Witamy się z Państwem z Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, gdzie już niebawem rozpocznie się mecz. Dzisiejszy mecz komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Znalazł się na czystej pozycji. I bramkarz oddala zagrożenie. Tracą piłkę po tym podaniu. Blisko pole karne, może strzelać. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają dziś w klasycznym ustawieniu 4-4-2. Podstawowa wersja takiego ustawienia z dwoma napastnikami, którzy będą obsługiwani podaniami przez uczestniczących w ataku pomocników. Możemy się też spodziewać niejednej akcji skrzydłem. Oto kogo dziś wybrał trener gości. Alphonse Areola na bramce. W obronie Dani Carvajal wystąpi wraz z Mendy. Luka Modric oraz Toni Kroos zagrają w środku pola. A w piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Potężne uderzenie. Bramkarz nie miał tu wiele do gadania. Popatrzmy na precyzję, ale zwłaszcza na to, z jaką mocą uderzył tę piłkę. Jakby wszystko zależało od tego strzału. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Ładnie ruszył Bale. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Neymar. Neymar prostopadle. Ładnie podciął tę piłkę, ale chyba za mało precyzyjnie. Trafił na doświadczonego bramkarza. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Aż się wierzyć nie chce. 399 goli na jego koncie. Czy będzie dziś 400? No, czemu nie? Zawodnik tej klasy, co on, nie powinien mieć problemu z pokonaniem bramkarza co najmniej raz. Kylian Mbappé. Pięknie, prostopadle, Messi. Neymar w polu karnym. Jest! Messi, Messi, Messi! Doskonale to zrobił. Proszę tylko posłuchać kibiców. Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby, gdyby nie trafił. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Luka Modric. Tak, piłka w siatce. Luka Modric doskonale się tam znalazł. Proszę, piękna, szybka odpowiedź. Wymiana szybkich ciosów, to jest to, co lubimy. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Goal for the visitors. Number 10, Luka Modric. I tak oto tracą piłkę. Dobre przejęcie przez Ramosa. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Neymar. To musi być bramka. Jest! Kolejna bramka. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. 3-1. Spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Pociągnął teraz akcję Hazard. Blisko! Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Ależ precyzyjne trafienie w dolny róg bramki. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Pięknie przymierzył. Bramkarz mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. 3-2 to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Idzie z piłką do przodu. Dośrodkowanie do Messiego. Świetnie wyjaśnia sytuację Sergio Ramos. Gareth Bale.
Ma piłkę, co teraz zrobi? Uderzenie w stronę bramki. No i powstrzymał akcję. No i strata piłki. Rozciągnięcie gry, teraz pójdą skrzydłem. Piqué oddala, niebezpieczeństwo. Kapitalnie to zrobił, chyba będzie gol. I broni to Ter Stegen, świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Toni Kroos, rzut rożnego, w pole karne. Ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał. Bramkarz wybronił ten strzał. Tracą piłkę po tym podaniu. Brawo, ale jest szansa. No, coś musi z tego być. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. 4-2. Dwubramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. Puyol ekspediuje piłkę z dala od bramki. Eden Hazard. Co teraz wymyśli? Centra w pole karne, jest tam Benzema. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne? Mogą teraz skarcić rywali. Sergio Ramos. Eden Hazard ma mnóstwo miejsca na skrzydle. Hazard. Jest szansa. Isco. Ter Stegen odbija. Jeszcze gramy. Sięgnął to, ależ się musiał wyciągnąć. Naprawdę coś niesamowitego. Widziałem już piłkę w siatce. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Centra w pole karne, jest tam Benzema. Ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Będzie okazja do kontrataku. Podłączają się inni zawodnicy. Dobre podanie za plecy obrońców. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał, zamiast uderzać siłowo. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Gareth Bale. Czekamy na dośrodkowanie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Rivaldo. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Bale ma teraz mnóstwo czasu i miejsca. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Leo Messi w najlepszym wydaniu. Absolutna dominacja Argentyńczyka na boisku. To prawda, gra dziś naprawdę dobry mecz. Jest bardzo aktywny z przodu. Często już próbował szczęścia, co mogą Państwo teraz zobaczyć na swoich ekranach. Jedną bramkę już ma na koncie. Chyba sobie tym tylko zaostrzył apetyt. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Piłka do Hazarda na dalszy słupek. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie. Było co oglądać podczas pierwszej części spotkania, która właśnie jest zakończona. Rezultat 5-2. Ciekaw jestem, jak oceniłbyś grę Neymara w pierwszej połowie. Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie, utrzymać się do końca pierwszej połowy.
Przed nami drugie 45 minut. Mam nadzieję, że nie tak jednostronne jak pierwsza połowa. No, rzeczywiście kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Holuje piłkę Azar. Dobra okazja, by dośrodkować piłkę. Piłka wybita z pola karnego. Vinicius Junior. Jest okazja do strzału. Co za przejęcie w obronie, a mogła być bramka. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Wciąż się przesuwają do przodu. Lionel Messi. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Azar teraz ładnie zagrał prostopadle. No, przydałoby się dośrodkowanie. Świetnie zablokowana ta centra. Piłka odbita leci poza boisko i będzie rzut rożny. Toni Kroos rzut rożnego w pole karne. Nie ma gola, świetnie broni Ter Stegen. Puyol. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Nie zagrozili tym strzałem bramce rywali. Żeby zmniejszyć stratę, muszą być skuteczniejsi. Isco, Eden Hazard, Isco, Luka Modric, dobre przejęcie przez Ramosa, będzie chyba podawał, ponownie Messi, tracą piłkę, Eden Hazard ma mnóstwo miejsca na skrzydle, Hazard, przed szansą Hazard, złapał piłkę bramkarz. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Tracą piłkę po tym podaniu. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Może uderzać na bramkę. Ależ mu teraz wyjął tę piłkę. Podawał Hazard, ale niecelnie. Rywal ma piłkę. Niezła okazja do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Obronił ten strzał, niesamowite. Patrząc na jego dzisiejsze starania, jest to spora niespodzianka. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Centra do Neymara. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Eden Hazard. Świetny odbiór. Próbował, ale nie udało się. Vinicius Junior. Udało się, czy będzie gol? Vinicius w pole karne. Dobra obrona. Będzie wznowienie z autu. Luka Modric. Toni Kroos. Co teraz zrobi? Strzela! Gol! W końcu mamy przebudzenie. Może jeszcze nie wszystko stracone. Nadal jeszcze sporo do odrobienia. Zadanie z gatunku tych ekstremalnie trudnych. Ale kto wie, nie takie powroty już widywaliśmy. Na powtórce widać, że bramkarz nie miał tu większych szans. Z takiej odległości ciężko spudłować. Bramka bardziej na konto obrony, która nie powinna była dopuścić do takiej sytuacji.
5-3. Obie drużyny grają słabo w obronie, a dwie bramki przewagi w tych okolicznościach to niewiele. Świetne, prostopadłe zagranie Toniego Krosa. Ach, ależ tutaj mało brakowało. Modric. Dobrze rozwija się ta akcja. Toni Kroos, Modric, Isco. Mają teraz trochę miejsca. Tej akcji wciąż się może wiele zdarzyć. Ryzykownie, ale udało się. Pociągnął teraz akcję Hazard. Gospodarze mogą teraz dośrodkować. Szansa! Bardzo udanie zablokował ten strzał. Teraz na skrzydle niekryty Messi. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Eden Hazard! To musi być gol! Ach, ładny strzał, ale minimalnie niecelny. Ostatnie 8 minut regulaminowego czasu gry przed nami. Isco. Za chwilę może być dogodna okazja. Leo Messi dostaje piłkę na skrzydle. Messi z piłką przy nodze. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Pressing ze strony rywali. Znowu celne podanie tego zawodnika. Modric może teraz ruszyć skrzydłem. Mariano. Sergio Ramos, poprawne wejście. Niezła okazja do kontry. Lionel Messi, patrz. Messi przed szansą. Piłka uderza w poprzeczkę i wraca na boisko. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Nie odpuszczają, grają do końca, dobijają jeszcze rywali w doliczonym czasie. Mecz jest już od jakiegoś czasu rozstrzygnięty, ale oni grają jak w jakimś transie. Teraz już sędzia chyba to zakończy. Luis Suarez, Kylian Mbappé ma piłkę, co teraz zrobi? Piłkę przejmują rywale. Taka okazja, czy się uda? Tak, Mbappé umieszcza piłkę w siatce. Świetnie to wykończył właściwy człowiek we właściwym miejscu. Jeszcze jedna bramka. Kiedy skończy się ta kanonada? No niestety dla kibiców, ale też na szczęście dla przegrywających. Już za chwilę kończy... To spotkanie zakończone. Przeszło już do historii. Mecz był bardzo jednostronny, a wystarczy spojrzeć na wynik. Tak, zwycięzcą. Pociągnął teraz akcję Hazard.